Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zastosuję Wam aplikację Finance Use, którą możecie znaleźć w Google Play za darmo. I ta aplikacja po prostu służy nam zarządzaniu naszymi zasobami na naszych kont bankowych. Dobra, i aplikacja jest podzielona na cztery podkategorie, które tutaj mogą nam się wysunąć. I mamy tutaj kategorię overview, czyli taki ogólny stan wszystkiego. I to jest domyślnie ekran, który nam się uruchamia. Potem mamy accounts, czyli nasze konta bankowe i możemy sobie wejść w ich edycję lub je usunąć oczywiście z aplikacji. I tutaj możemy sobie wpisać ich stan, wybrać walutę, nazwać je, możemy sobie dodać notatkę do danego konta, żeby był zawierany tych ogólnych po prostu całych zestawieniach tych finansów. Dobra, potem po tej zakładce mamy transactions, czyli transakcje, które sobie dodaliśmy do aplikacji i one od razu nam możemy sobie wybrać, potem Wam pokażę, jaką transakcję dodajemy, możemy sobie wybrać, z którego konta jakby pieniądze nam zeszły. I tutaj mamy po prostu taką ikonkę z datą, mamy podzielone to na miesiąc oczywiście i tutaj możemy mieć tutaj transakcje takie, na które wydaliśmy pieniądze i możemy mieć te transakcje jakby przypływu pieniędzy na nasze konto, czyli ktoś tam zrobił przelew, możemy sobie tutaj wpisać i stan konta w aplikacji się zmienia. Potem mamy reports, czyli raporty miesięczne, po prostu mamy tutaj fajny wykres kołowy i poniżej mamy w procentach na jakie kategorie wydawaliśmy pieniądze. Dobra, potem mamy w overview, możecie zobaczyć takie ogólne podsumowanie naszych finansów, taki wykres ładny, czyli transakcje bezpośrednio, możemy właśnie przejść do transakcji. Tutaj mamy właśnie jeszcze raz ten wykres kołowy. Dobra. I możemy sobie teraz create transaction zrobić, czyli stworzymy sobie jakąś transakcję, załóżmy będzie to 7 grudnia, godzinę zostawimy bez zmian, wybierzemy sobie konto, załóżmy to i wybierzemy sobie kategorię. Właśnie mamy tutaj kategorię rzeczy, na które wydajemy pieniądze po prostu, jest ich dość sporo na starcie i fajne jest to, że nie musimy się ograniczyć do tego, co dał nam deweloper. Możemy też samodzielnie sobie dodać własną kategorię, co jest bardzo fajne. Ja tutaj sobie wybiorę, nie wiem, załóżmy food, wybierzemy sobie lunch i koszt tego, załóżmy, będzie 10 zł. Możemy sobie dodać notatkę, co jest fajne. No i klikamy done i już nam się wyświetla 10 zł, widzicie, tutaj nam zeszło w ogólnym stanie i tutaj nam też w wykresie kołowym się to pojawiło. Potem mamy ustawienie aplikacji. Fajne jest to, co zauważyłem, mamy tutaj opcję App Lock, czyli możemy sobie zablokować dostęp do aplikacji wzorem. To jest bardzo fajne, żeby nam nikt po prostu nie grzebał w tej aplikacji. Potem mamy kategorie, właśnie tutaj też bezpośrednio w ustawieniach możemy dodać kategorie. I te rozliczenia, jakby te raporty możemy sobie wybrać na przykład, żeby były codziennie. Ja mam wybrane akurat co miesiąc i to jest domyślnie ustawione, żeby te raporty były co miesiąc. Ogólnie interfejs aplikacji mi się bardzo podoba, jest w bardzo ładnym stylu, minimalistycznym utrzymany. No i to było chyba na tyle. No, aplikacja jest moim zdaniem w życiu codziennym bardzo przydatna. No, ze względu na to, żebyśmy mieli podgląd na to, na co wydajemy pieniądze bezpośrednio, od razu, szybko możemy sobie to dodać, więc naprawdę uważam, że aplikacja jest bardzo przydatna. Więc ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was, cześć!